Już po raz 16 gimnazjum nr 2 w Lubartowie zorganizowało wakacyjny turniej dzikich drużyn w piłkę nożną. Zawody miały wyjątkowy charakter, ponieważ po raz pierwszy rozegrane zostały na nowo w wybudowanym boisku ze sztuczną trawą przy naszym gimnazjum. Do turnieju rozegranego w dniach 20-25 sierpnia 2014 roku zgłosiło się 20 zespołów, około 140 chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Lubartowa i okolic. Po raz pierwszy także wzięła udział drużyna w całości złożona z dziewcząt Real Madryt. Turniej rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 1999-2001 gimnazjum oraz rocznik 2002 i młodsi szkoła podstawowa. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały piłki nożne oraz dyplomy, a trzy pierwsze zespoły w każdej kategorii wiekowej nagrodzono także pucharami. Upominki otrzymali również najlepsi strzelcy, bramkarze i zawodnicy turnieju. Nagrody wręczali burmistrz miasta Lubartów Janusz Bodziacki oraz dyrektor gimnazjum nr 2 w Lubartowie Sławomir Stunek. Niektórzy już pracują, ale wy jeszcze macie wakacje. Co prawda już niedługo, bo ostatni tydzień wam został. Chciałbym w imieniu was wszystkich podziękować bardzo serdecznie na ręce pana dyrektora, pana Arka i wszystkich innych panów, którzy po raz 15 zorganizowali to dzisiejsze spotkanie. 16 nawet, poprawka jest, tak. Po raz 16. To fajnie, że możecie dzisiaj przy pięknej pogodzie, ale naprawdę na wspaniałym boisku. Miałem okazję tutaj kilka razy już grać, także boisko jest bardzo dobre, chyba piłkarze tak to oceniają też. Bardzo się cieszę, że dzisiejsze południe jest podsumowanie tego 16 turnieju piłkarskiego.
dzikich drużyn. Sama nazwa dzikie trochę tak działa niedobrze, nie? Ale myślę, że to dzikie to wcale nie znaczy, że jakieś niedobre, że to wspaniałe intencje kierowały tymi, którzy 16 lat temu rozpoczynali. I myślę, że jesteśmy wszyscy wdzięczni Państwu, Panom tutaj, że po raz 16 mogliście w radości, w rywalizacji sportowej ze swoimi kolegami i poznać się. Wiem, że spoza Lubartowa również są piłkarze, drużyny. Także bardzo się cieszymy, że na tym pięknym stadionie piłkarskim to spotkanie dzisiaj mogło się odbyć. Życzę jeszcze tych kilku dni wspaniałych wakacji, w dobrej pogodzie, w wypoczynku, bo od przyszłego poniedziałku zaczynacie również pracę i życzę Wam dobrego roku szkolnego. Nie będziemy mogli się 1 września spotkać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pana Arka poproszę o ogłoszenie oficjalnych wyników, a Pana Burmistrza o wręczanie nagród. W turnieju wystartowało 20 zespołów. Turniej podzielony został na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria to była szkoła podstawowa, rocznik 2002 i młodsi. Druga kategoria szkoła gimnazjalna, rocznik 1999-2001. W roczniku szkół podstawowych 2002 i młodsi mieliśmy 5 zespołów. Piąte miejsce zajął zespół Real Lubartów. Tuż za podium na 4. miejscu plasował się zespół FC Dzikie Kosiarki. 3. miejsce przypadło zespołowi FC Rogale. 2. miejsce zajął zespół Gwiazdy Broszka. Zaś najlepszym zespołem w tej kategorii wiekowej okazał się zespół FC Meble Rasiaka. W roczniku 2002 i młodsi najlepszym bramkarzem został Bartłomiej Małek, FC Meble Rasiaka. Najlepszym zawodnikiem okazał się Patryk Tomaszek, zespołu Gwiazdy Broszka. Zaś królem strzelców z 8 strzelonymi bramkami został Jakub Bojanowski, również z zespołu Gwiazdy Broszka. Cieszymy się bardzo z tego, że wygraliśmy turniej dzikich drużyn. Zebraliśmy się z grupy Mosiru Lubartów i najtrudniejszy mecz był z Orlikiem, co wygraliśmy 1-0, bo Jakub Niedziela oczywiście strzelił bramkę. I też trudny był mecz z dziewczynami, ale to 1-0 też tylko wygraliśmy. Jak oceniacie swój występ w turnieju? Graliśmy jak na nas bardzo dobrze i wytrwało. Czy za rok ponownie wystąpicie w turnieju? Za rok ponownie wystąpimy. Podobało Wam się? W roczniku 1999-2001 zgłosiło się 15 zespołów. Najlepszym zespołem turnieju w tej kategorii wiekowej został zespół Ciepłe Kluchy. Drugie miejsce zajął zespół FC Skrobów, zaś na najniższym miejscu podium uplasował się zespół FC Panelewce. Tuż za podium uplasował się zespół STPM oraz CWKS Kreciskowo. Tradycyjnie przyznano nagrody dla najlepszego bramkarza i zawodnika turnieju. W roczniku 1999-2001 nagrodę dla najlepszego bramkarza otrzymał Michał Andrzejkiewicz z drużyny FC Panelewce. Zaś najlepszym zawodnikiem został Damian Kowalczyk z zespołu Ciepłe Kluchy. Królem strzelców z 15 bramkami został Jan Sokół z zespołu STPM. W roczniku 2002 i młodsi najlepszym bramkarzem został Bartłomiej Małek, FC Meble Rasiaka. Najlepszym zawodnikiem okazał się Patryk Tomaszek z zespołu Gwiazdy Broszka. Zaś królem strzelców z 8 strzelonymi bramkami został Jakub Bojanowski, również z zespołu Gwiazdy Broszka. Turniej objęty został honorowym patronatem burmistrza miasta Lubartów, pana Janusza Bodziackiego. No, chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować na ręce dyrektora, że po raz 16 został zorganizowany turniej drużyn piłkarskich. Nazwa mówi dzikie drużyny, ale to jest, tak rozumiem, że drużyny spontanicznie zorganizowane w czasie wakacji. Tym wielka zasługa, że niektórzy odpoczywają, a część musiała pracować. Dziękujemy wszystkim w imieniu wszystkich sportowców za to, że po raz 16 mogliśmy się w tym roku na pięknym boisku, bo po raz pierwszy turniej dzikich drużyn, 16, odbywa się na pięknym stadionie. Powodzenia. Dziękujemy. O podsumowanie całego turnieju poprosiliśmy dyrektora gimnazjum nr 2, pana Sławomira Zdunka. W tym roku już po raz 16 organizowaliśmy turniej dzikich drużyn.
cieszy fakt, że po raz pierwszy organizowaliśmy ten turniej na boiskach przy gimnazjum numer 2. Kompleks boisk, jak wszystkim już wiadomo, otwarty został na wiosnę tego roku. Cieszy fakt, że frekwencja wśród uczniów dopisała. Gościliśmy 20 drużyn, w tym jedna drużyn dziewcząt. Liczba uczestników świadczy o tym, że takie turnieje są przez młodzież akceptowane i młodzież bardzo chętnie uczestniczy, tym bardziej, że w okresie wakacyjnym nie zawsze mają zorganizowany czas. Wychodzimy naprzeciwko temu. Dzięki organizatorom bezpośrednio pan Arkadiusz Smolarz i pan Daniel Cieślak, którzy zorganizowali i przeprowadzili ten turniej. Podziękowania dla organizatorów, podziękowania również dla wszystkich uczestników tego turnieju.